Witajcie moi kochani, tutaj Azetra i przychodzę do Was dzisiaj z Q&A. Od razu z góry mówię, że te Q&A jest bardziej przeznaczone na Empty Souls, a będzie podzielone ono na dwie części. Mam jeszcze pytanie odnośnie nowego serialu, jak i do mnie, jednak test stwierdziłam, że poświęcę głównie Empty Souls, bo jest większość pytań odnośnie Empty Souls, więc no coś, zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Czy zobaczymy jeszcze Cedrica? Oczywiście, że zobaczycie jeszcze Cedrica. No, bez sensu bym go miała teraz wywalać. Wiemy, co się wydarzyło w 10 odcinku między Delilą a Cedriciem, więc no nic dziwnego, że odszedł, ale no na pewno go jeszcze zobaczymy. A już nawet w 11 odcinku, więc nie musicie się przejmować jego brakiem, bo na pewno jeszcze go zobaczycie. Pytanie drugie. O co chodzi z tym klejnotem, który miał Marcel? Wiedziałam, że to pytanie padnie. Klejnot, który pękł, zrobił się czarny i pękł. Co to był w ogóle za klejnot? Dowiecie się tego na pewno w najbliższym czasie. Nie będę wam tutaj za wiele zdradzać, ale powiem wam, że to nie był zwykły klejnot, bo jak wiecie, chyba to było w 6 odcinku, gdy Marcel poszedł po drugi klejnot, żeby coś z tego klejnotu przenieść na ten drugi klejnot. Więc no coś było w tym klejnocie, co się uwolniło z tego klejnotu, no i Marcel się przestraszył, zdygał i bardzo go to przeraziło, nie ukrywajmy. Więc można się tylko domyśleć, czy to była osoba, czy to było coś, co może potem trochę napsocić, bądź nie. To się wszystko okaże w późniejszym czasie, a nie chcę wam tu za dużo zdradzać, bo i tak się tego dowiecie, i tak się tego dowiecie, więc nie muszę za wiele mówić. Niemniej jednak chciałam odpowiedzieć na to pytanie, bo dużo osób nie wiedziało, o co chodzi z tym klejnotem. Czemu Marcel poszedł po kolejny klejnot? Co chciał zrobić z tym klejnotem? Dlatego nie mogę wam za dużo zdradzać. Jego myśli, które ma, nie mogę wam zdradzić, bo powiedziałabym zbyt dużo, a zdradzić myśli Marcela to jakby zdradzić tajemnicę świata, więc jakby nie mogę wam za dużo powiedzieć, no bo no dużo wam zdradziłabym, no nie mogę. Ale, tak jak już powiedziałam, coś było w tym klejnocie, co się uwolniło i może trochę napsuć krwi Marcelowi. Kurwa, będzie zajebiście. Tyle wam powiem, będziecie zadowoleni. I to bardzo. Bo ja jestem. Nie no, będzie beka. Ale będzie też fajnie. No nie, będzie źle i fajnie, więc ale to troszkę musicie poczekać. Trzecie pytanie. Dlaczego Izak nienawidzi Natalii? Wszyscy są tego ciekawi. Dlaczego on jej tak nienawidzi? Troszkę można się domyślić, dlaczego Izak nienawidzi Natalii. Tej zbliżenie w 9 odcinku było dosyć takie... Coś się stało, co było. Jak można się domyślić, Natalii była byłą Izaka. A Izak był byłym Natalii. Byli kiedyś razem, jednak nie mogę wam powiedzieć, co się wydarzyło. Ale coś się wydarzyło w przeszłości, co zniszczyło ich związek na amen. I Izak jej po prostu nienawidzi. I w najbliższym czasie też się trochę tego dowiecie. Wspomnienia Izaka nie mają granic, a na pewno będą jeszcze w Empty Souls pokazane, więc nie musicie się obawiać, że się nie dowiecie. Bo to wszystko będzie po kolei ukazane, tak jak mówiłam w poprzednich pytaniach. Pytanie czwarte. Czemu Natalii ukryła swoje prawdziwe zamiary? Tak naprawdę nikt tego nie wie, dlaczego je ukrywa, ale można się domyślić, że Natalii nie ma dobrych intencji odnośnie Delilah czy tego, co się wydarzy później. Raczej nie chce dla niej dobrze. To można się akurat mniej więcej domyślić. A przez przybycie Izaka
jeszcze bardziej te plany pokrzyżował. Jak widać, no nie żyją w dobrych stosunkach. Wiecie już dlaczego. Więc no, Natalii to jest bardzo złożona postać i nie da się wywnioskować po niej, czy to jest tak naprawdę dobra postać, czy zła. Z czasem zrozumiecie, dlaczego ja tak mówię, bo no, nie da się tego dokładnie określić. Poza tym w przyszłych odcinkach też się jakby dowiecie. Pod koniec w sumie Empty Souls więcej się dowiecie na jej temat niż teraz. No ale no, nie chcę nic dobrego. Na razie zbytnio. No. O, matko. Pytanie piąte. Co się stało biednemu Izakowi, jeśli chodzi o jego bliznę na twarzy? No to można się domyśleć, że pochodzi ona z dzieciństwa. Izak sam o niej opowie w przyszłości. Tak mam zaplanowane, więc nie musicie się jakby tego bardzo dociekać, jeśli chodzi, no mnie, nie musicie się o to dociekać, bo się i tak dowiecie. Jednak mogę wam zdradzić, że pochodzi ona z dzieciństwa, od bliskiej osoby, no i jak można się domyśleć, dzieciństwo Izaka nie było zbytnio kolorowe, więc... Ale pomimo tego jest bardzo optymistyczną i uśmiechniętą postacią. Więc no, no i bardzo dużo osób go lubi, skradł wiele serc, dużo osób mi wysyła edity z nim, czy pyta o niego, się kłócą u mnie na live'ach o jego serce, a on nie ma zbytnio dużo do powiedzenia na ten temat. Szóste pytanie, dlaczego dwóch braci? Dwóch braci. No jest to... jakby proroctwo naszego niemego, którego spotkał Izak i ten niemy powiedział naszemu Izakowi proroctwo, które będzie w przyszłości bardzo istotne. Wy się tego dowiecie akurat w kolejnym serialu bardziej niż w Empty Souls, jednak jak na razie i tak będzie to istotna kwestia, jeśli chodzi o dalsze odcinki, bo będzie o tym mowa. Jednak wyjaśni się to w drugim serialu, więc nie musicie się bać, że zostawię was bez odpowiedzi. Jednak, no możecie się domyślać, że ma to związek z Izakiem, bo bez sensu by ten niemy mu to mówił, jeśli no, nie miałoby to z nim żadnego związku. Dlatego wam to mówię teraz. Co się stało z matką Raymonda? Jak Raymond mówił w siódmym odcinku... parę osób zabrało ją do Afal, do więzienia za swoje czyny, które robiła, wiele oszustw popełniła, była, no nie była zbytnio dobrą osobą, jeśli chodzi o późniejsze czasy, kiedy to ojciec Raymonda, czyli już wiecie, że to Rejtan, opuścił matkę Raymonda, tego się i tak dowiecie w przyszłości. Dlaczego to zrobił i tak dalej, czy miał jakieś przyczyny, czy były ku temu jakaś przyczyna, czy nie, dowiecie się tego później. Niemniej jednak po odejściu Rejtana od matki Raymonda, no zaczęło się wszystko psuć w relacji między Raymondem a jego matką. No i z czasem no po prostu bardzo dużo zbrodni popełniała, wiele oszustw, robota na czarno, pranie pieniędzy na boku i tak dalej. No i oczywiście cudzołożnictwo, pomimo że była zapisana w rejestrze ludności jako zamężna i nie można było tego zlikwidować, dopóki nie wróciłby Rejtan, albo nie udowodniona byłaby jego śmierć, czy nie. Więc no dalej była zamężna i to było karalne, szczególnie u elfów jest to karalne, jeśli cudzołożysz, więc dlatego też została ukarana i karą była wygnanie i przejście do Afal, do więzienia, do karceru, które było silnie strzeżone i no i zrobiła się bardziej psychiczna, jak to mówił Raymond, nie pilnowała go,
no jakby miała na niego wylane i nie interesowało ją to, czy Raymond będzie żył, czy nie. Wiedziała, że i tak później będzie i stanie się Venandi i będzie musiał się czegoś nauczyć, więc jakby miała to w dupie i no nie interesowała się naszym Rayem, który się musiał wychowywać sam przez większość czasu i no, no i jakoś to wyszło. No nie wyrósł zbytnio dobrze przez te czasy, zanim stał się Venandi. Jednak gdyby nie Lili, to nie byłby tą osobą, którą jest teraz. No a dzięki Delaili stał się troszkę lepszą osobą, tak mi się nawet wydaje osobiście. Z czasem też się dowiecie dlaczego, co i jak i nie będę wam zbytnio za dużo zdradzać, jeśli chodzi o ich relacje, bo w przyszłych odcinkach dowiecie się o wiele więcej, co tak naprawdę te postacie tutaj znaczą i dlaczego Empty Souls nazywa się Empty Souls. Więc no, no nawet dużo pytań miałam odnośnie tego, dlaczego się Empty Souls nazywa Empty Souls, czyli puste dusze. Skoro nie ma tu żadnej pustej duszy, tylko są nebresi, którzy są uważani za pustych, więc no nie mieliście jeszcze do czynienia z pustymi duszami, które istnieją u mnie w uniwersum, więc może będą kolejne pytania odnośnie tego, ale spokojnie, odnośnie tego będzie jeszcze taki filmiki, o których mówiłam na Instagramie, odnośnie wyjaśnienia gatunków, które są w uniwersum, czyli Venandi, Nebresi, jak chcecie mówcie i tak, jest to jedno i to samo, po prostu każdy inaczej wymawia, w innym języku inaczej się wymawia, więc to jest jakby i no i są odmiany, uwierzcie, mam taką kartkę z odmianami, jak to się wymawia, więc posrało mnie. Od dawna wyczekane pytanie, nie wiem już które, bo nie liczę, już zapomniałam, liczyłam, ale już nie, będziecie mieć tu pewnie gdzieś napisane, które to pytanie. Od dawna wyczekiwana odpowiedź na to pytanie, kim jest do cholery Ramzes? Ramzes, kim jesteś, cholero jedna? Pojawiłeś się z dupy i zniknąłeś. Ramzes to jest dosyć ważna postać, o której wy wiecie dosyć niewiele. Wiecie tylko, że jest o nim filmik na moim kanale, jak go robiłam. No i pojawił się w odcinku 6. Empty Souls, więc no niezbyt wiele o nim wiecie. Pojawił się znikąd, przyszedł znikąd, powiedział o paru rzeczach i zniknął. Więc nie możecie mieć o nim żadnego zdania i raczej dalej nie będziecie mieć, dopóki się nie pojawi kolejny raz. Ale spokojnie, pojawi się jeszcze w Empty Souls, nie jest to taka bardzo epizodyczna postać. Jest to dosyć ważna postać, ale wy się o tym dowiecie dopiero w późniejszym czasie. Mogę wam tylko powiedzieć, że to ważna postać, kluczowa postać, o której później się dowiecie więcej i prawdopodobnie będzie ona w kolejnym serialu, więc to mogę wam akurat zdradzić. No i ostatnie pytanie, nie wiem, 8, 9. Jakie planujesz zakończenie The Empty Souls? Jak już mówiłam wielokrotnie na Instagramie, nie planuję zbytnio dobrego zakończenia. Jak już mówiłam wcześniej, Empty Souls kojarzy mi się tylko z negatywnymi emocjami, smutnymi, przykrymi okolicznościami i takie będzie zakończenie, więc no niestety, jak już mówiłam, no nie będzie dosyć dobre. Jednak planuję po ostatnim odcinku Empty Souls, czyli 21, wstawić epilog, który będzie was wprowadzał do kolejnego serialu, czyli no... No nie, jeszcze wam nie zdradzę zbytnio wiele. Jednakże, no jak już mówiłam, no niestety nie będzie to dobre zakończenie. Jednak nie będzie aż tak bardzo tragiczne, jak mogłoby być. Uwierzcie mi, chciałam zrobić aż tak tragiczne, ale stwierdziłam, że nie pasowałoby mi to do kolejnego serialu. Więc trochę musiałam pozmieniać. Jednakże, no mówię, no nie będzie to zbytnio dobre zakończenie, no wiele osób może być na mnie złe, nie powiem czy ktoś umrze czy nie, czy no nie wiem, czy Raymond i Delaila się rozstaną i będzie jakieś dymy będą, no nie powiem wam tego, bo
zbyt dużo wam bym zdradziła. Tak samo nie powiem wam, czy w kolejnym serialu będzie Dalila, czy będzie Raymond, czy będzie Izak, czy będzie Natalie, czy Marcel, czy Ramzes. No Ramzes już powiedziałam, ale no nie powiem wam, czy te postacie będą w kolejnym serialu, czy też nie wiem, czy ten antagonista, który jest tutaj, czyli Tyrion, czy Dethiel, czy będą w kolejnym serialu, nie powiem wam tego, niestety. Czy będzie więcej antagonistów, czy nie, nie powiem wam tego, no nie mogę. Jednakże, no nie mogę wam zbytnio dużo zdradzić. Także mówię, że będzie to dosyć smutne zakończenie, no przykre, no niestety, no tak wyszło. Empty Souls nigdy nie miało zakończyć się dobrze, nigdy nie planowałam dobrego zakończenia do Empty Souls, nigdy. Szczególnie, że kojarzy mi się tylko z najgorszymi czasami w moim życiu, więc dlatego było tworzone na tym poziomie egzystencji mojej w życiu, czyli nie wiem ile ja miałam lat, 14, więc także mówię wam to. No i no, to by było na tyle. Jeśli macie więcej pytań odnośnie Empty Souls czy kolejnego serialu, czy to mnie, zadawajcie tutaj pod tym filmem. To jest koniec pierwszej części, a w drugiej widzimy się pewnie niedługo, jak będę miała więcej pytań czy coś. Więc do zobaczenia, moi kochani. Słodziutcy moi, więc jak to mówią wszyscy, papaśku siejskim. Mam nadzieję, że wyczerpałam dosyć temat i powiedziałam wam dosyć sporo na ten temat. I wyczerpałam niektóre tematy dosyć dosadnie, a na niektóre po prostu odpowiedziałam, bo takie mieliście do mnie pytania, a były dosyć ciekawe, a chciałam was trochę naprowadzić, więc tak, to ten odcinek był głównie poświęcony Empty Souls, więc o, papa!